Dzień dobry wieczór, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Relacje, czyli jak mniej więcej można sobie poprawić relacje z ludźmi, a dzisiaj taki stricte techniczny odcinek o tym, jak sprawić, żeby ludzie nas rozumieli. Ja nazywam się Matt Olech, to jest mój drugi kanał, zapraszam. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, opowiem taką historię. Wyobraź sobie, że wchodzisz do statku kosmicznego. Siadasz na fotelu trójgłowym, w którym możesz bardzo dobrze się rozsiąść. Musisz zapiąć trzygłowe pasy. Żeby kliknąć przycisk Start Engine, musisz sięgnąć dłonią do przycisku, który jest średniego koloru, nie wiadomo do końca jakiego, ale musisz na niego kliknąć. Wyobraź sobie, że za chwilę lecisz tym statkiem. A teraz druga historia. Wyobraź sobie, że masz kupić bilet na pociąg. Idziesz sobie do stacji, kupujesz bilet. Dzień dobry, chciałbym kupić bilet. Proszę bardzo, dokąd, jaki i tak dalej, i kupujesz bilet. Która z tych historii wydaje się Tobie bardziej bliższa, bardziej zrozumiała? A no jasnym będzie, że to, że ta druga historia. Bo już nieraz doświadczyłeś prawdopodobnie lub doświadczyłaś sytuacji, w której musisz iść do kasy i kupić bilet u miłej pani kasjerki w PKP na przykład. No i takie sytuacje miały miejsce w naszym życiu. No i to jest nam bliższe. I teraz jaka płynie jakby z tego konkluzja? Taka, że ludzie rozumieją często historie, które im opowiadamy, czy rzeczy, które im opowiadamy, które są dla nich bliższe, które są dla nich ważniejsze. Zobacz, na przykład gdy rozmawiam z kimś, dla kogo ważna jest motoryzacja, to staram się używać porównań motoryzacyjnych. Gdy rozmawiam na przykład z nauczycielem, powiedzmy, języka polskiego, to jak chcę coś do czegoś porównać, to raczej porównam to do sytuacji w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. Ludzie chętniej przyswoją te informacje, gdy na przykład, to jest tylko przykład porównania, gdy będziemy porównywać te rzeczy. Gdy będziemy porównywać te rzeczy do rzeczy, które są dla nich bliskie, które są dla nich zrozumiałe. Ja już na tym kanale chyba nieraz mówiłem, że żeby poznać drugiego człowieka, trzeba wyjść ze swojego świata, stanąć obok i zobaczyć, jaki świat jest tego człowieka. Więc jeżeli używamy porównań, to używajmy w tym świecie tego drugiego człowieka i to jest naprawdę ważne. Bo i również jeszcze jedna rzecz a propos rozumienia kogoś. To to, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ludzie często... Jezu, jakaś śnieżyca za oknem, jak zaczął, w ogóle śnieg spadł. Tak dużo... Ja, nie interesuje Cię, to wiem. W każdym razie, zobacz jedną rzecz, że naprawdę jest duża, że to, co my mówimy... Ja pierdzielę. Przepraszam. To nie jest ważne. Ważne jest to, co zrozumie druga strona. Tak jak mówiłem już chyba nieraz, są śmieci do wyniesienia. Dla faceta to znaczy, no są, prawda, są śmieci do wyniesienia. A dla kobiety to znaczy, kurwa, wynieś te śmieci. Więc są dwie różne sytuacje, a jedno zdanie. Więc można pewne rzeczy dużo inaczej troszeczkę rozumieć. Czyli dwie sprawy. Po pierwsze, mów tak, jak ten człowiek chciałby, żeby mówił. Porównaj może inaczej. Porównanie, jak stosujesz, to stosuj w jego świecie, nie swoim. I druga rzecz, pamiętaj, że to, co ty mówisz, to nie jest ważne, a to, co zrozumie ten drugi człowiek. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Tu się znajduje proponowany film specjalnie dla Ciebie przez YouTube'a. I pamiętaj, żeby na dole przy kliknięciu subskrypcja jest taki dzwonek. Kliknąć w niego i otrzymuj powiadomienia. Ta-da! Będziesz otrzymywała lub otrzymywał powiadomienia o nowych filmach. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Na razie.